Identyfikator podmiotu. SCP-093. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Prosimy odwołać się do dokumentów testowych SCP-093-T1 celem zasięgnięcia informacji na temat warunków testowania. SCP-093 musi przez cały czas przebywać na lustrze i być monitorowany kamerą wideo. Wejście do przechowalni SCP-093 autoryzowane jest właściwym nagraniem wideo i poprawnie zaplanowanymi procedurami odzyskiwania. Każda próba użycia SCP-093 niezgodnie z zatwierdzonym testem doprowadzi do obszernej kary, którą może stanowić nawet terminacja. Opis. SCP-093 to przede wszystkim czerwony dysk wyrzeźbiony ze skalnego kompozytu przypominającego cynober. Obiekt jest wokół wygrawerowany nieznanymi symbolami na głębokości 0,5 cm. Głębsze zagłębienia na SCP-093 mają głębokość wahającą się od 1 do 1,5 cm. Średnica SCP-093 wynosi 7,62 cm i u większości osób obiekt perfekcyjnie wpasowuje się w kształt dłoni, bez wywierania otarć. SCP-093 zmieni zabarwienie, jeżeli będzie trzymany przez żywą jednostkę. Kolory, które przyjmuje podmiot, są nadal przedmiotem naszych badań. Obecnie uważa się, że na zmiany koloru mają wpływ wyrzuty sumienia o różnym charakterze, które przejawia osoba trzymająca dysk. Jeżeli SCP-093 zostanie zabrane z lustra i nie będzie trzymane przez osobę, zacznie poszukiwać najbliższej powierzchni podobnej do lustra. Zaobserwowano możliwość uzyskania fenomenalnej prędkości przemieszczania się obiektu poprzez obrót. Obecnie nie wiemy, w jaki sposób dochodzi do akceleracji obiektu. Jeżeli pomiędzy SCP-093 i najbliższą wyżej wymienioną powierzchnią znajdzie się przeszkoda, obiekt wykorzysta swój pęd, żeby się przez nią przebić i będzie kontynuować przemieszczanie się z tą prędkością. Ruch obiektu dobiegnie końca w momencie dotknięcia lustropodobnej powierzchni. Wysoka prędkość obiektu zdaje się nie mieć dewastacyjnego wpływu na sam podmiot ani lustro. Notatki dodatkowe. Nie istnieją żadne zapiski pozwalające na opisanie pozyskania SCP-093, ani obecności obiektu w placówce Fundacji. Prosimy zapoznać się z SCP-093-OD. Jako że nie istnieją żadne zapisy pozwalające na zidentyfikowanie specjalnych czynności przechowawczych do obiektu, zainicjowano procedurę testową, mającą odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w przechowalni konieczna jest obecność lustra. Rezultaty SCP-093-T1 doprowadziły do odkrycia żywych stworzeń trzymających SCP-093 zdolnych do poruszania się przez lustra oraz do przeprowadzenia kolejnych testów w SCP-093-T2 celem zbadania miejsca docelowego tych podróży. SCP-093. Oryginalna dokumentacja. Identyfikator podmiotu. SCP-093. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Obiekt SCP-093 ma być położony na srebrno-obramowanym lustrze, które ma leżeć na piedestale o wymiarach 0,3 m na 0,23 m, przy czym ten musi spoczywać na wysokości co najmniej 1,22 m nad poziomem podłogi przechowalni. Obiektu nie wolno przechowywać w pomieszczeniach o wymiarach przekraczających 3,66 m na 3,05 m. Wzbronione jest używanie piedestałów z mahoniu, sosny, wiśni i glinu. Obiekt nie może spocząć niżej niż na poziomie -1 przechowalni. Obiektem można się bezpiecznie posługiwać, aczkolwiek wskazana jest łagodność interakcji. Testy i ich rezultaty, które miały wskazać nowe rozwiązania przechowawcze, są udostępnione do wglądu w sekcji B35.1 załączonego raportu. Opis. Obiekt został znaleziony na brzegu Morza Czerwonego 30 stycznia 1968 roku. Podmiot emitował blado-niebieską poświatę oraz nisko szumiał. Od tamtego momentu kolor się zmienił na jeden z odcieni pomieszanej barwy pomarańczowej z czerwoną. Obiekt wydawał też zróżnicowane akustycznie brzęczenie, kiedy w jego pobliżu znajdowali się badacze o płci żeńskiej w wieku pomiędzy 34 i 41 lat. Podmiot ponownie przybrał udokumentowany niebieski kolor na 54 minuty i 34 sekundy o godzinie 1:23
26 kwietnia 1986 roku, kiedy odkryto ciało 194-9834 w placówce badawczej. Stopień więzi pomiędzy 194-9834 i SCP-093 pozostaje niewiadomą, a efekty zbyt długiego przebywania przy SCP-093 ciągle należy badać. Niestandardową regularnością cieszą się doniesienia o napadach okresów uspokojenia, a w przypadku 242-0049 okresach depresyjnych, problemach z utrzymaniem równowagi i myśli samobójczych. Raporty potwierdzają, iż te nastroje nie trwają więcej niż 11 dni. Podmiot zareagował na obecność 242-0056 poprzez zmianę barwy na jasnofioletową na 2 minuty i 9 sekund, co zostało udokumentowane 12 marca 1993 roku. Efekty tych reakcji pozostają nieznane. Dodatkowe notatki. Pochodzenie 093 jest niewiadomą, a dokumenty o pozyskaniu obiektu zginęły w pożarze, który miał miejsce 9 grudnia 1989 roku w placówce badawczej. Raporty opisujące odczucia badaczy, którzy zajmowali się 093, nie są wykorzystywane od 19 kwietnia 1995 roku. SCP-093-T1. Test protokołu. Testowanie SCP-093 z pogwałceniem ustalonych warunków z poprzedniego protokołu specjalnych czynności przechowawczych celem oszacowania racjonalności kontynuacji egzekwowania tego protokołu. Rozpoczęto ze zmienianiem rodzaju lustra, na którym spoczywał podmiot SCP-093. Powierzchnia lustrzana, mosiężne obramowanie, standardowy model. SCP-093 spoczywa na powierzchni, nie wykonując żadnych ruchów. Niniejszy test pozwolił na optymalizację kosztów protokołu, gdyż nie zaobserwowano potrzeby wykorzystywania kosztownych, srebrnych lub drewnianych, elementów przechowawczych. Standardowy stół. SCP-093 staje pionowo i zaczyna turlać się po powierzchni stołu w jednym kierunku. Następnie wykonuje zwrot w swoistym U i turla się na drugą stronę stołu. Porusza się po torze przypominającym kształt owalny. Dzieje się tak, dopóki lustro nie zostaje umieszczone w pobliżu. Obiekt przesuwa się wtedy w kierunku lustra i kładzie na płaskiej powierzchni, dotykając obiektu i osuwając się do środka. Odnotowano, iż pomimo ziarnistości SCP-093 podczas dotyku, podmiot przesuwając się po lustrze nie rysuje podmiotu. Dwa lustra po dwóch przeciwnych stronach standardowego stołu. SCP-093 przesuwa się w kierunku lustra położonego bliżej. Obiekt nie posiada preferencji co do rodzajów luster. Jedyny czynnik, który zostaje wykorzystany przez podmiot, to odległość od lustra. Lustro trzymane i przesuwane przez człowieka. SCP-093 podąża za lustrem, osiągając maksymalną prędkość. Bez względu na prędkość, impact SCP-093 wobec powierzchni lustrzanej nie wywiera uszkodzeń żadnego z obu obiektów. Człowiek trzyma SCP-093 i umieszcza obiekt na lustrze. Test wykonany przez przypadek był rezultatem potknięcia się pracownika po pewnego rodzaju debacie na temat tego, kto stawia lunch. Rezultat testu wykazał, iż osoba trzymająca SCP-093 de facto zostanie przemieszczona w lustro. Dodatek. Testowanie protokołu zostało zawieszone po wywnioskowaniu, iż podmiot wymaga jedynie lustra, na którym może spocząć. Testowanie interakcji z ludźmi z lustrami podczas trzymania SCP-093 zostało autoryzowane przez doktora. SCP-093-T2. Test luster. Protokoły testowe. Osoby testujące SCP-093 muszą nosić uprząż klasy trzeciej na sprzączkach, która musi być mocno zapięta na klatce piersiowej oraz przyczepiona do systemu koła linowego, które pozwoli na przemieszczanie się osoby o 300 metrów. Dodatkowe szpule linowe mogą zostać doczepione do mechanizmu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Zatrzaski łączące szpule muszą być wysokiej jakości i muszą wytrzymywać napięcie siły 200 kg. Ekwipunek polowy, zawierający poniższe elementy, powinien być standardowym wyposażeniem każdego testera SCP-093. Jedno źródło światła, wystarczające na działanie przez co najmniej 3 godziny, które zamontowane zostanie na nadgarstku, oraz źródła dodatkowe, pozwalające na świecenie 6-godzinne. 4,5-litrowe butelki zawierające wodę. 4 porcje prowiantu, gotowe do spożycia, oraz 2 zwykłe batoniki zbożowe. Dopuszcza się z kawałkami czekolady.
jeden standardowy pistolet marki Beretta kalibru 9 mm oraz 24 sztuki amunicji. Broń musi być załadowana. Tę część ekwipunku należy dać testerowi dopiero wtedy, kiedy ten wejdzie w lustro, skorzystawszy z właściwości SCP-093. Należy zwrócić nadzwyczajną uwagę na to, żeby tester całkowicie wszedł w lustro przed wydaniem mu broni palnej. Ta część ekwipunku będzie także pierwszym elementem, który zostanie odebrany po powrocie testującego z lustra. Tester musi zostać o tym poinformowany, nim zejdzie z widoku w lustrze SCP-093. Jeden standardowy nóż polowy. Tester nie może zostać poinformowany o tym elemencie. Oczekuje się znalezienia noża podczas oględzin wyposażenia przez testującego. Tester musi zostać również przypięty do systemu wideo, a kamera musi być zamontowana na jego głowie lub ramionach. Przesył informacji powinien przebiegać przez kabel, który powinien odpowiadać długości dystansu pomiędzy wejściem do lustra a testerem. Kamery bezprzewodowe pokazały rezultaty niejednoznaczne i powinny zostać użyte jedynie w warunkach testowych, kiedy aktualny kolor SCP-093 jest znany. Nowe kolory muszą być testowane z użyciem przesyłu kablowego. Podczas testów należy określić kolor SCP-093 oraz stan emocjonalny testera i jakość jego życia, żeby móc zrozumieć, w jaki sposób podmiot wybiera kolor do przyjęcia. Połączenie tych elementów zdaje się reagować na poczucie winy lub jego brak w psychice testera. Załączone rezultaty testów powinny być czytane w następującej kolejności.